Na dzień dzisiejszy na liczniku jest 9149. Byłem roztrzęsiony, jak początkowo ta pompa żarła. 120 kWh, nawet 130 na dobę. W dzisiejszym odcinku przedstawiamy Państwu pana Staszka, naszego klienta. Za nami pompa ciepła Sola, znaczy jednostka zewnętrzna pompy typu Split marki Sola. Jak Państwo się orientujecie, no jest to duża pompa, bo ma dwa wentylatory w jednostce zewnętrznej, czyli jest to 14 kW. Panie Staszku, powiemy najpierw może o domu. Od kiedy ma Pan tę pompę, to po pierwsze? No i później przejdziemy do tego, jaki to jest dom. Druga zima. Druga zima. Zadowolony przez dwa lata, jak na razie. Domek 97 rocznik. Czyli 26 lat. 26 lat. Metraż? Granica 170 paru metrów. Mówiliśmy Państwu w ostatnim shortcie, że pompy ciepła działają ekonomicznie w domach nowoczesnych z podłogówką. No tutaj dom pana Staszka i eksploatacja pana Staszka wymyka się temu schematowi, dlatego że tu jest zrobiona bardzo dobra termomodernizacja. To znaczy dom jest bardzo dobrze zaizolowany i bardzo wolno wytraca ciepło, ale o tym powiemy później. Teraz przejdziemy może do tego, co interesuje nas najbardziej, czyli rachunki, jak to wszystko wygląda. Ale zanim o kwotach, drodzy Państwo, powiemy, to pokażemy, jak na jakich parametrach ta pompa pracuje w domu 180-metrowym, gdzie na dole i na górze są grzejniki. Popatrzymy sobie tutaj teraz na ciepłą wodę użytkową. Mamy tutaj zadane w tej chwili normalnie w ciągu dnia 45 stopni. Możemy tutaj sobie popatrzeć na wykres taki typowo godzinowy, czyli od godziny 6 rano do 22 mamy temperaturę tak zwaną nominalną zadaną. Ta temperatura wynosi tutaj 45 stopni, żebym tutaj mógł też wszystkim pokazać, jak to wygląda. Wejdę sobie w parametr ciepłej wody użytkowej. I tutaj będzie widoczne wszystko. Zobaczcie, temperatura zadana 45, zredukowana 40, czyli 45 stopni woda od godziny 6 rano do 22, natomiast ta zredukowana o 5 stopni, czyli 40 stopni Celsjusza już poza godzinami, że tak powiem, normalnego użytkowania, czyli od godziny 22 do 6 rano. No i na takich warunkach tutaj pompa właśnie pracuje na ciepłą wodę użytkową. A na obiegi możemy sprawdzić? Tak, już Wam zaraz popatrzę, tylko to sobie musimy wejść w zasadzie, wejdźmy sobie w obieg grzewczy, jeden, są akurat podzielone na 3 obiegi grzewcze. Ale generalnie będzie sytuacja się przedstawiać podobnie. Słuchajcie, temperatura zadana komfortowa tutaj na obiegu pierwszym 20,5 stopnia. Zredukowana, czyli też jakby poza godzinami jakby użytkowania takiego standardowego, już powiedzmy godziny nocne, tutaj mamy 18 stopni. Na zbiornik buforowy maksymalna wartość zadana komfortowa to jest 35 stopni. Na drugim obiegu też możemy sobie popatrzeć, jak to wygląda. Na drugim obiegu grzewczym tutaj u pana Stasia w tej chwili mamy ochronę, czyli po prostu jest to tryb, który ochrania jakby nam tylko ten obieg, czyli jest ustawiony tam około 5 albo 7 stopni Celsjusza. Bo jest środek lata. Bo jest środek lata, nie korzystamy gdzieś tam jakoś z tych pomieszczeń, nie musimy ich specjalnie dogrzewać, nie musimy mieć tam temperatury komfortowej. W obiegu grzewczym trzecim w trybie pracy też mamy w tej chwili ochronę, czyli po prostu są to jakby dwa obiegi, gdzie tutaj pan Staszek sobie nie korzysta latem. Natomiast na pewno zimą będą to obiegi włączone już na temperaturę komfortową. Pompa ciepła też sama sobie dobiera jakby tą pracę w zależności po prostu od pory roku. Oczywiście jeśli mamy ustawiony na przykład garaż, no to wystarczy, że będziemy pracować w trybie ochrony, no bo w garażu nie potrzebujemy takiej temperatury komfortowej. Tutaj właśnie pan Stanisław ma też podpięty garaż, więc na tym obiegu grzewczym będzie to po prostu temperatura na ochronie, będziemy pracować na ochronie na ten obieg grzewczy, natomiast no tak jak mówię, na drugi i na trzeci obieg grzewczy będzie ta pompa się już ustawiała na temperaturę wtedy komfortową. No to wreszcie, ile tych kilowatogodzin pożarła pompa? Bo wzięliśmy Państwa na wycieczkę techniczną, teraz przejdziemy do tego, co interesuje nas najbardziej. Panie Stasiu, w lutym zamontowany 2022 podlicznik pod pompę był. 7 lutego, z uwagi, że muszę powiedzieć, przyznać, byłem roztrzęsiony, jak początkowo ta pompa żarła. 100-120 kWh, nawet 130 na dobę. Bardzo dużo. Bardzo dużo. Byłem roztrzęsiony. Można się przestraszyć. Do instalatora dzwoniłem, a to, a tamto. Wreszcie założyłem sobie podlicznik, żeby wiedzieć, my w balony nie być wprowadzony. I co? Do 7 lutego założyłem licznik. I według licznika, tam odczytam, nic nie ściągane, żadna plomba.
od 7 lutego do końca roku 2022, do 1 stycznia 2023 zrobiła 4575 kWh. Od 1 stycznia tego roku do dziś, do dnia dzisiejszego, równie 4574. Na dzień dzisiejszy na liczniku jest 9149 kWh. Jest czyli to jest bardzo niewielkie zużycie. Wskaźnik bardzo ładny. Uważam, że jest to dobre. I jeszcze pan Stanisław ma fotowoltaikę, ale to nie ma znaczenia, kilowatogodzina, czy z foto, czy z sieci, no jest kilowatogodziną, ale tak. Tu jest jeszcze oszczędności finansowe. To znaczy, ja jestem tu zadowolony, oprócz tej pompy, że z piwnicy, nie mam problemu w garażu. Wyjeżdżam w zimie, niech będzie minus 20, minus 30, wjadę samochodem i wiem, jestem spokojny, że rury od wody są niezamarznięte, tak. Nierozsadzone. Mam małą łazieneczkę takiego WC i tym podobnie przy garażu. To rozsadzone to miałem. Wcześniej. Ja zawsze w stresie musiałem żyć, pilnować, zapalić kozom, żeby było troszkę cieplej, żeby przełamać temperaturę, a w tej chwili śpię spokojnie. Spokojna głowa. Spokojnie sobie śpię. O to właśnie chodzi. No i jeszcze byśmy powiedzieli, dlaczego żarła, może Sylwester powie, już Sylwestra znacie. Znaczy się pompa generalnie... Dlaczego żarła na początku? Tak, pompa generalnie na samym początku, nie wiem, tam gdzieś też w filmikach twoich się pojawiało, że dostosowuje swoją pracę do danego domu, też przelicza sobie, że tak powiem, różne te swoje parametry. Więc wydaje mi się, że to było przede wszystkim tym spowodowane, że musiała sobie ten dom przetestować. Pierwsze wydawała jakąś tam większą energię, sprawdzała, jak to ciepło ucieka z domu i tak dalej, powtarzała sobie cykle co jakiś czas na też różnych obiegach grzewczych. I z tego bierze się też to początkowe zużycie takie wysokie, gdzie tutaj właśnie pan Stasiu się troszkę przestraszył tego, ale później, no jak widać, wychodzi to na pewno na plus, no bo samo zużycie od właśnie tego lutego 2022 roku, no tutaj suma końcowa do tej pory 9149 kWh, no mówi sama za siebie, mamy trzy obiegi grzewcze, jakby nie było, cały dom też oparty na grzejnikach i plus garaż, co prawda dogrzewany, bo tam nie ma temperatury komfortowej. Jest to temperatura na ochronie, czyli powiedzmy 5, 7, 8 stopni tam maksymalnie. Ale no jakby nie było, też to ciepło dostarczane jest do garażu. Włączę, jak potrzebuję robić coś w garażu, więc nie 7, tylko włączę sobie na 15, 16, tam jest też sterownik stopni. Jeszcze. Tak, dodatkowy sterownik w garażu, można sobie... Tak, że wtedy mam cieplutkę, jak pracuję sobie w garażu. No, a nie? Wtedy, kiedy nie potrzeba, no to mamy podtrzymanie na ochronie i... Tak. I bardzo fajne rozwiązanie, tak mi się wydaje. No i tutaj u pana Stasia też bardzo ważna rzecz też, jeśli chodzi o tą ciepłą wodę użytkową. Bo tam rozmawialiśmy coś już też wcześniej na ten temat. To znaczy tak, ja, syn, łącznie bardzo często tu jest 10, 11, 12 osób. Na weekendy domu. Na weekendy. Na weekendy, co na tydzień. Na weekendy, praktycznie co tydzień. Rodzinka zjeżdża. 11, 12 osób, wszyscy zjadą do dziadki, do babki, do dziadka, więc i tak trzymać. Więc wykorzystanie wody jest duże wtedy. Szybko tam kilka osób się wykąpało i woda zimna. No tak. Więc zostało przestawione, także w tej chwili nie mam problemów. Tak, w nocy, o północy idę, mogę się wykąpać elegancko, mam gorącą wodę. O tych parametrach mówimy, co państwo widzieli na poprzednim kadrze. Tak, właśnie od tej godziny, tak, do 22, a później 40, co jest chyba i tak za dużo, możemy to jeszcze zmienić panu Staszkowi. Tak, generalnie, tak mi się wydaje, że było bardziej ekonomicznie, tym bardziej, że mamy tutaj fotowoltaikę na dachu, można byłoby też wykorzystać w większej mierze autokonsumpcję i na przykład w godzinach takich powiedzmy dobrych, produkcyjnych, czyli tam, nie wiem, od tej godziny 14 do 16 czy 18 możemy sobie na przykład ustawić wtedy czas powiedzmy nawet na 50 stopni na zbiornik na ciepłą wodę użytkową. Czemu do tej godziny 17-18? Bo zbiornik na ciepłą wodę użytkową też zawsze kumuluje nam tą energię ciepłą. I ona do tej 10 i tak. Tak, jeśli utrzymać. Oczywiście sobie mamy, powiedzmy tutaj akurat u pana Staszka jest dwie osoby, pan oczywiście z żonką. Tak. Sobie tutaj mieszka, więc jeśli mamy dwie osoby, mamy normalne zużycie w tygodniu, to myślę, że w takim, powiedzmy od poniedziałku do piątku lepszym ustawieniem byłoby właśnie ustawienie
na takiej podstawie, że pompa będzie trzymać nam te 50 stopni do godziny 18, bo i tak Państwo pewnie nie zużywają 200 litrów wody do godziny 22, więc mamy jakiś tam ten, że tak powiem, zabezpieczenie, bufor tej ciepłej wody użytkowej, że do tej 22 spokojnie nam ta temperatura w tym zbiorniku się jeszcze utrzyma na te 50 stopni. Jest to temperatura wystarczająca do tego, żeby po prostu się gdzieś ukąpać, wziąć prysznic i na pewno ta woda chłodna nie będzie. A będzie to moim zdaniem finansowo lepsze rozwiązanie, bo tak jak mówię, wykorzystujemy sobie tą naszą energię z fotowoltaiki. Poza tym czasem, powiedzmy od godziny tam 18-19, nastawa pompy może być na te 35-40 stopni, troszeczkę niżej. Bo się tego nie używa. A tak jak mówię, jak zbiornik będzie podgrzany na 50 stopni właśnie z fotowoltaiki, no to mamy ten zapas takiej wody na dwie osoby, 200 litrów, no nie jest mało, nie oszukujmy się, więc powinno to spokojnie wystarczyć. Bufor, mówiliśmy też w ostatnim szorcie o zastosowaniu bufora, bo właśnie, jeszcze na koniec, Państwo się pewnie zdziwicie, skąd to niskie zużycie wynika, a myśmy wcześniej z panem Stanisławem rozmawiali, jest zadowolony z instalatora, z montażu, z komponentów użytych do aparatury całej tej odprowadzającej i doprowadzającej, to jest jeszcze ważne. I pompa jest wymiarowana 1:1 z potrzebami energetycznymi budynku. To jest bardzo ważne. Wtedy będzie ekonomia. Nie jest przewymiarowana, nie jest niedowymiarowana, jest 1:1 według audytu. Czyli dobry instalator w skrócie. Najważniejsze jest dobry instalator. Gdzie dobry instalator, efekt zadowolenia będzie występował. Właśnie, to jest druga, najważniejsza, myślę, kwestia, że właśnie klient, sam końcowy, w tym przypadku pan Stanisław, jest naprawdę zadowolony z tego, co tutaj wyniknęło, jak jest zrobiona instalacja, przede wszystkim jak urządzenie pracuje, no bo to jest dla nas też najważniejsze, żeby ten klient był zadowolony. No to chyba tyle, drodzy Państwo. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy wszystkich. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.